Siemanko, z tej strony Winny Life i oczywiście na początek zachęcam do zostawienia subskrypcji i oczywiście łapki w górę. Łapka w górę to jest dla mnie taki sygnał, że materiał Wam się podobał i chcecie więcej. Więc lecimy z tematem. Pozdro! Oczywiście na sam początek poruszymy konflikt, który trwa między Krychą a Szewcem. Włączyły się do tego inne osoby, chciały przeanalizować sytuację, między innymi jedną taką osobą jest Amadeusz Ferrari i sami zobaczcie, jak skomentował właśnie ten konflikt. Dobra, przeczytajmy na głos, co tam Krycha pisał. Krycha napisał sam do Maćka, mówi tak, 9 czerwca, czyli teraz mamy lipiec, 22 lipca. Cześć Maciej, jaka waga Cię odpowiada na pojedynek? Ja ważę 80 kg obecnie w roztrenowaniu. 70 kg normalnie, jak kategoria? Zapuszczony teraz Maciek postara się zejść do 77. No to okej. Okay. Nie wdał się w błot. U mnie kategoria wagowa jest 84, Krycha pisze. Tylko ja już podpisałem i właśnie 84. Myślałem, że zmieniłeś zdanie i chciałeś taką, bo wysłali mi fotki, jak zastrzyki robisz. Ja już kupiłem suplementy, żeby to trochę podbić wagę. Suplementy? No pisaliśmy i było bez różnicy, bo 77 to moja waga. Dzisiaj rano o 7 też pisałeś, niech zmienią. No to skoro bez różnicy to byłem 77, jak było mówione. No ale to stary, no to Krycha, no to nie wiem, no to jak się mogłeś o wagę nie pytać, no to maniek. No to nie wiem, no to Krycha stary, no to jak ty nie podpisałeś i dzisiaj zobaczyłeś umowę i dostałeś 84, to mogłeś jej nie podpisywać i powiedzieć, żeby chłop się zgadzał na 77, albo no niech... Albo, no nie wiem, no jak się umawialiście na 7-7, no to się walcie w 7-7, no bo ty zbijałeś, tak? Bo mi Krycha mówił, że zbija wagę. Mówił mi to na żywo, że zbija. No nie wiem, właśnie, no ja bym nie podpisał na twoje miejsce, ale znając życie, ty podpisałeś się, będziesz kłócił teraz po podpisaniu. Tak obstawiam. Chociaż wiele osób by chciało pomóc w tym konflikcie, aby rozwiązało się to w miarę ugodowo, to oczywiście panowie w dalszym ciągu się kłócą. Z dyrektorem na transmisji na żywo, którą robił Szewcu na Instagramie i oczywiście trafiłem w taki moment, w którym nie mogłem się powstrzymać, żeby wam tego nie pokazać. Jaka waga na dzień dzisiejszy? Nie no, o wadze nie gadajmy, bez kitu. Nie gadajmy o wadze, ale waga jest dobra, jest waga ciężka. Co się nazywa? O czym ty piszesz, Krycha? O czym ty piszesz? Co się nazywa? Ktoś tam się trułeś w ogóle o to, że ktoś ci kuł dupę, mordo. Ja nie wiem, mnie to nie obchodzi, co tam kujesz, wiesz, bo no nie wiem, co tam jest. Mogły to być witaminy, cokolwiek, tylko po prostu ludzie mi takie zdjęcie wysłali i się śmiałem z tego. Może być witaminy, może być cokolwiek, mordo. Mi to nie przeszkadza, bez kitu. Nie mam z tym problemu. Tylko po prostu, wiesz, ludzie mi to wysyłają, takie rzeczy. Ja się tylko śmieję. Ja czy mam nadwagę? Wydaje mi się, że nie mam nadwagi. Chociaż tak naprawdę, jak widać, konflikt między nimi wciąż trwa, ale sam Szewcu skomentował mój wczorajszy odcinek z słowami... Więc ja sam już nie wiem do końca, czy rzeczywiście ten konflikt trwa, czy jednak to jest konflikt, który został zakończony, ale jeszcze zostały po nim jakieś brudy. Wiecie co? Mam pomysł? Napiszcie o tym w komentarzu. Więc lecimy dalej. Odnośnie komentarzy, co byście powiedzieli na to, że pan Marcin Najman w swoim kanale na YouTubie w ringu z Najmanem w programie Mocne Uderzenie przy rozmowie z panem Mateuszem Borkiem zadał pytanie związane z naszą piłką nożną. Ależ oczywiście, sami posłuchajcie. Ty, bo jeszcze o tych piłkarzach. Dobra, dawaj. Powiedz mi tak, zależy nam wszystkim na wyniku reprezentacji, co nie? Znasz wielu ich osobiście. Powiedz mi, Mati, nie przeszkadza ci, że oni mają renomę największych imprezowiczów ze wszystkich sportowców? Ja myślę, że to są mity. To są mityki. To jest... Więc jednym słowem można powiedzieć, że pan Mateusz zaprzeczył jakichkolwiek większych imprez naszej drużynie piłkarskiej, czy też zawodników. Ale nie powstrzymując swojej ciekawości, chciałem zerknąć na Instagramy naszych zawodników. I wpadłem do pana Kamila Grosickiego. Marzenia się spełniają. Więc już sam nie wiem, jak to jest z tym piciem. Może wy będziecie wiedzieć. Jak wiecie, to w komentarzu. Oczywiście odnośnie picia, to wracamy z powrotem do pana Kruszwila i pani Karoliny. Nie wiem, czy się orientujecie, ale 7 lipca na kanale YouTube u pana Marusia powstał materiał, w którym teoretycznie Karolina zdradza Marka Kruszwila. W owym materiale jest ustalone, że Karolina musi wypić drinka albo dwa, aby sprawiać wrażenie upitej. Taki pomysł tylko? Znaczy nie pomysł, to jest twój właściwie pomysł, znasz, no. Żeby zrobić tak, bo z tym, żebyś była pijana, to nie ma sensu, żebyś się upiła. Troszeczkę nie nawet alkoholu. On ci nie widział pijaną, także jak się no nie, pijesz, ja nie ale trochę musisz czegoś napić, to wtedy będzie wyglądało, ja bym była pijana mocniej. Po prostu wiesz,
wiem, czy masz taka misja. Połudujemy, będzie misja. Masz być głupkowata, taka wiesz. To jest taka po prostu tradycja pijana. To może nawet tu się podpijemy, a nie będziemy kręcić jak pijesz. Dobra. Jeśli 7 lipca pani Karolina w jakimś lokalu piła alkohol, nie mając 18 lat, to lokal jest do zamknięcia, ale oczywiście. Nie wiem, czy nie miała 18 lat, ale w dniu dzisiejszym wyszedł materiał u pana Marusia, że dzisiaj są urodziny Karoliny, więc lokal jest do zamknięcia. Albo jedno, co możecie zamknąć, to możecie zamknąć... Ryj! Ryj! Więc generalnie, jak już zamknęliście, to miejcie też na to... Wyjebane. Tak samo jak miała pani Linkiewicz na swoje włosy. I teraz możecie zobaczyć, co ona mówi o swoim ścięciu włosów. Wcale nie jest tak, że ja mam jakieś zaburzenia psychiczne, że potrzebuję problemu. Jestem ale nie aż tak. Jakby to bardziej chodziło o to, co ja mogę zrobić potem, jakie wzorki mogę zrobić na takiej głowie. Chodziło też bardziej o to, że moje włosy były tak zniszczone, że po prostu płakać mi się chciało, jak na nie patrzyłam. Koniec końców chciałam, to się o***am. Jak zapowiada sama Marta Linkiewicz, zaraz wylatują jakieś jebane wzorki, dopiero będzie To dopiero początek. Ja na krótko i na szybko dziękuję wam za wszystkie łapki w górę i komentarze na całym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądalność i pozdrawiam. Yo!